Uwaga, uwaga! Policja informuje. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Mamy stan epidemii. Pozostając w tym miejscu, narażasz na niebezpieczeństwo zakażenia siebie i innych. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Proszę pana, informuję pana, że nakładam pana mandat. Drodzy, mam też grzywnę w drodze mandatu w wysokości 500 zł. Nie przyjmuję. Artykuł 54 kodeksu. Nie przyjmuję. Nie przyjmuję. Nielegalny mandat. Nielegalny wbrew konstytucji. Czy pan przyjmuje odpowiedzialność za nielegalne działania policji? Nie. Bo proszę pana, pana przełożeni nie będą za to odpowiadać, tylko pan. Pan działa niezgodnie z konstytucją. My po pierwsze możemy się tu zgromadzić jako przedsiębiorcy. To będą trybunały norymberskie dla was. Dla władzy i dla was. Za wykonywanie rozkazów idiotycznych. Jesteście na służbie. Komu służycie? Jak idziecie na służbę, to komu? Narodowi. Narodowi służycie. Mam nadzieję, że ludzie się wreszcie obudzą. Zobaczmy, jaka to jest chucpa. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy włożyć maski. Polski my naród, Boży lud. Ze świętej Boga łaski. Nie będą nam zasłaniać twarz. Bo tylko Bóg Pan nasz. Bo tylko Bóg jest nasz. Rzucim wiary im do stóp, nie damy zamknąć duszy. Naszej wolności kradną łup, niech naród na nich ruszy. Nie będzie chipem szczepić nas, masonów Doberman, bo tylko Bóg nasz Pan. Boże, Twój naród błaga Cię, ratuj nasze rodziny. Koronawirusowy czart zniewala nam krainy. Zamknij na zawsze piekła w łaz, niech nie nachodzą nas. Niech nie nachodzą nas. Niech nie nachodzą nas.